Sławek, ja przyznam się, że za każdym razem mam trochę taką tremę, jak zaproszeni reżyserzy do nas zareagują na nieudolne, czy bardziej udane próby takich prac jednominutowych, bo sam wiesz, jest to forma dosyć trudna, ale czy do zrealizowania, o tak. Jak najbardziej do zrealizowania, jeżeli spojrzymy na filmy, które zostały nagrodzone albo wyróżnione, czyli są to jakby historie, czy też to historie fabularne, dokumentalne, animacje, więc oczywiście tak, oczywiście i jest to forma, która jest bardzo trudna, ponieważ ten czas jednej minuty wymaga totalnego skupienia i dyscypliny tematycznej, czyli nie możemy robić tak zwanych dygresji, czyli oprzeć się na pewnym jednym wątku, na jednej postaci, na jednej emocji. Chociaż jak widzieliśmy film Janek, ma w sobie parę różnych emocji, bo i widz się uśmiechnie pod nosem i w końcu będzie miał refleksję pod koniec filmu, kiedy nagle dowiemy się, czego bohater tak naprawdę potrzebuje, tak? Że chce po prostu z kimś pogadać, a ludzie z nim nie chcą gadać. Czyli zmiana emocji też jest możliwa w tym jednominutowym filmie, to się udaje. Oczywiście filmy są różne, tak? Najróżniejsze i też są filmy nieudane. Ale jak kiedyś powiedział mi taki producent z Ameryki, że on robi 10 filmów rocznie, takiego art house'u, 9 jest beznadziejnych, ale ten jeden jest super i to mi pozwala wierzyć w kino i być producentem. No tak, bo tutaj laureatka nam powiedziała, że w ogóle jest niezwiązana z filmem i to jest taki ukłon w stronę tego, że nie zamykamy drzwi przed amatorami i taka osoba, która nigdy się filmem nie zajmowała, może zrobić dobry film. Jak najbardziej, nie trzeba mieć szkoły filmowej, żeby zrobić film. Jakby technika, technologia jest teraz na takim wysokim poziomie i tak dostępna, że tylko trzeba wiedzieć, o czym ten film ma być. Po prostu, o czym ten film ma być. A jak, to już się można dowiedzieć z YouTube'a chociażby. No tak. Powiedziałeś też w wywiadzie z Piotrem, że twój film jednominutowy byś widział jako obrazki, nawet bez dźwięku. Nie bez dźwięku, bez dialogów. Aha, bez dialogu. Tak, bez dialogów, ponieważ wydaje mi się, że ja bardzo lubię sceny, które nie mają w sobie dialogów, czyli że działają jakby samą emocją obrazu na widza i to jest dla mnie bardzo ważne. To jest wtedy film, a nie słuchowisko radiowe. No dobra, jeszcze powiedz nam o tym pomyśle na przyszły rok. Chodzi ci o wolność? No, żyjemy w takich czasach, gdzie to pytanie jest pytaniem diametralnie ważnym, jak ta wolność ma przebiegać w naszym społeczeństwie, w naszym narodzie, w naszym kraju, jak ta wolność ma przebiegać w nas, tak? Czyli jak możemy z tej wolności skorzystać, co możemy zrobić, ale też jak możemy wykorzystywać wolność, aby nie krzywdzić innych ludzi, tak? Będąc wolnym. Więc myślę, że festiwal będzie bardzo interesujący za rok. Sam obejrzę film pewnie na stronie. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak twórcy podejdą do tego tematu. No więc twórcy do pracy. Tak, do pracy, oczywiście. Wolność. Każdy ma wolność w sobie. I macie też tutaj wielką wolność twórczą, żeby pokazać się tutaj na festiwalu w Sianowie. Dziękuję bardzo. Dzięki.